Oświadczenie majątkowe premiera: Domy i papiery wartościowe, domy, działki, papiery wartościowe. Oświadczenie majątkowe premiera: Domy, mieszkanie, działki i papiery wartościowe, między innymi. To w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym wymienił premier Mateusz Morawiecki. Szerząd zadeklarował, że nie ma zaciągniętego kredytu, pożyczył natomiast siostrze 300 tysięcy złotych. Na sejmowych stronach pojawiło się oświadczenie majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego datowane na 29 kwietnia 2022 roku. Majątek premiera Mateusza Morawieckiego wynika z niego, że szef rządu ma OK. 56 tysięcy oszczędności, a także obligacje skarbowe warte ponad 4,6 milionów złotych. Premier posiada kilka nieruchomości. Pierwszy dom ma powierzchnię 150 m2 i wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz domkami letniskowymi znajduje się na działce o powierzchni 0,46 h. Całość wyceniono na 1,9 mln zł. Druga nieruchomość to dom o powierzchni 100 m2 wraz z działką i zabudowaniami gospodarczymi 3,5 mln zł. A trzecia to segment o powierzchni 180 m2. Premier jest właścicielem połowy, wycenianej na 600 tysięcy złotych. Polityk ma także mieszkanie o powierzchni 72 m2 i wartości 1,1 milionów złotych, a także działkę rolną 2H, wartą ok. 200 tysięcy złotych. Dodatkowo polityk wpisał, że posiada meble o łącznej wartości ok. 355 tysięcy. Złotych i sprzęt techniczny wart 30 tysięcy złotych. Jak zadeklarował premier w 2021 roku z tytułu zatrudniania w KPRM osiągnął dochód w wysokości ponad 236 tysięcy złotych, z kolei jako poseł zarobił 37,5 tysięcy złotych. Premier ma również prawo do odroczonych premii z poprzedniej pracy w byłym banku WBK obecnie Santander. Przerządu nie ma zaciągniętych kredytów. Dług o wysokości 300 tysięcy. Złotych ma u niego siostra. Oświadczenie majątkowe premiera można zobaczyć tutaj. Majątek Mateusza Morawieckiego. Wniosek lewicy do CBA. W tym tygodniu politycy lewicy poinformowali o złożeniu wniosku do CBA o przeprowadzenie czynności sprawdzających sprawie, majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony. Chcemy, by CBA sprawdziło, czy działania premiera nie wypełniły znamion czynów, które są określone w przepisach karnych, dodali. W połowie maja w gazecie wyborczej ukazał się artykuł Śledztwo Wyborczej. Działka Morawieckich i grupa trzymająca kamienicę BZWBK dotyczący sprzedaży nieruchomości przez Bank Zachodni WBK, którego prezesem w latach 2007-2015 był premier Mateusz Morawiecki. Według GW, Sprzedane przez bank nieruchomości w różnych częściach kraju trafiły do osób i firm związanych z biznesmenem Pawłem Marchewką, twórcą firmy z branży gier komputerowych Techland. Jak napisała GW, Marchewka wyłożył pieniądze na zakup działki we Wrocławiu, którą żona premiera Iwona Morawiecka sprzedała latem 2021 roku. Gazeta, powołując się na biegłą sądową, twierdzi, że działka sprzedana została wielokrotnie poniżej cen rynkowych. Autorzy artykułu napisali, że spółka założona przez małżeństwo marchewków, a także firmy ich przyjaciół i wspólników od lat zajmują się skupowaniem nieruchomości należących w przeszłości do banku BZWBK.